Ruda, rudej. Ktoś go łba nie urwie. Zapłacą za to. Czegoś zapomniałem w tym powiedzeniu? Partiatik! Live. Rozdział czwarty! Ty, ale Adda to jest szmata, to ja ją odczarowałem, a ta nie dość, że spiskuje, chce zabić ojca, który ją odczarował, no bo to dla niego, to jeszcze chciała mnie zabić i ojca i wszystkich. Szmata. Dobra, ty, do Istanbulu, Tepek. Spotkanie z Eciem. Widziałam, jak wypadłeś z tej dziwnej dziury w niebie. Sprytna z ciebie dziewczynka. Mama mówi, że jestem ciekawska i że wtykam nos w nie swoje sprawy. Pewnie coś w tym musi być. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Co to za miejsce? To brzeg. Mieszka tu rybak. Droga prowadzi do wsi od Męty. Za wioską są pola. Jest tam bardzo ładnie. Jest też wyspa Rybitw. Taka mała wysepka na jeziorze. Można się tam dostać tylko łódką. Karta dziecka. Faktycznie jesteś zorientowana. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Alina, córka sołtysa, wychodzi za mąż i to jest jej partia. Mama mówi, że poleciała na kasę. No tak. Ona ma siostrę, Celinę, i mama mówi, że ją aż świerzbi do tego Juliana, który jest narzeczonym Aliny i który mieszka w karczmie. A co to znaczy, że ją świerzbi? To znaczy, że bardzo lubi tego Juliana. Aha, już wszystko rozumiem. To jest tak, Juliana świerzbi do Aliny, Celinę do Juliana, a Alina lubi Adama i pieniądze Juliana. Ale głupi ci dorośli. Nie da się ukryć. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Zdawało mi się, że widziałem miasto. To podwodne miasto pradawnej rasy. Pełne skarbów i potworów. Teraz mieszkają w nim ryboludzie. Trochę się ich boję, ale ten, co siedzi przy posągu pani, jest śmieszny. Można go spotkać tylko wtedy, jeśli innych ryboludzi nie ma w okolicy. Zaczynam się gubić. I są też elfy. Chorują i są biedne. Czasami zanoszę im ryby, jak królowi rybakowi. Co to do granek w gociku? Złowi trochę więcej. Noc kruka? A na wyspie Rybitw można spotkać panią jeziora. Jest najpiękniejsza, ładniejsza od Aliny. I też ją świerzbi. Całkiem się pogubiłem. Ale głupi ci dorośli. Jak wy możecie się nami zajmować, skoro nic nie rozumiecie i ciągle was świerzbi? Wiesz, kim jestem? Jesteś dziadkiem. Masz białe włosy, jak każdy dziadek. I jesteś brzydki, ale ja cię lubię. Aha. Całe szczęście. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Na brzegu jest bezpiecznie? Tak, chociaż czasami z wody wychodzą ci źli ryboludzie i przepędzają śmiesznego ryboludzia. Jak się pojawiają, to się chowam pod chatą rybaka i nikt mnie nie widzi. Sprytnie. Pewnie, że sprytnie. No dobra. Do zobaczenia. Ja pierdzielę. Na mapie coś mamy? Podejdźmy tutaj do kapłana. Tu to w dupę jest. A ja Geralt, miło mi. Aż tak dobrze nie mówię w waszym języku. Ja mówię w wasz język bardzo dobrze. Rzeczywiście. Porozmawiajmy. Twoja klękać przed panem, my rozmawiać, twoja nie klękać. Ty być tak lubił. My nie rozmawiać. Mam złożyć hołd pani jeziora? Dobrze rozumiem? I tak być. Dobrze. Po
Powaga. A. By rozmawiać. Masz jakieś zlecenia dla kogoś, kto dobrze włada mieczem? Ludzie być wielko wrogami wody anonim. Oni wynajęli zły wielki wiedźmin, aby zabić dużo wody anonim. Tylko zdolność wkrypta, by chcieć kochać ludzie, ale ludzie pływać w nasza wodra. Inny wiedźmin? Dobrze Berengar? Tak być. On nie kochać upiornych krypto. Muszę z nim pomówić. Bywaj. Nie, nie bywaj. Czy wszystko jest w porządku? Bo miałam smutność wielka. Spokoju nie być w mój dom. Przykro mi. By rozmawiać. Jak powiedzieć wiedźmin w waszym języku? Wiedmolol. 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 Ból musieć być. Bez bóla wychodzi głąb. Świetnie. Zatem jestem wiedmolol. Ból. Tak. Ty być. Co jest? Dupa. Co to za język, widzowie? Zna ktoś się na tym? Pani Jeziora jest boginią starszych ludów? Tja, sranie baniem. Coś tu jeszcze się dało kliknąć? Nie. Dobra, to idziemy tu. A to miasto? Ecio ukradł miasto, iluj. Nie ma miasta. Witaj, białowłosy wojowniku. Witaj. O, gdyby nie moje zmartwienie, chętnie zaprosiłabym cię do wspólnej kąpieli. Co cię trapi? Porozmawiajmy. Czuję kartę. Kim jesteś? Jestem Najadą, nimfą wodną. Służę pani jeziora. O kurwa. Mówiłaś, że masz zmartwienie. Och tak, to okropne. Kiedy pływałam przy świetle księżyca, zgubiłam śliczny naszyjnik z turkusem. A to prezent od pani jeziora. Gdzie zażywałaś kąpieli? Zazwyczaj kąpię się w jeziorze, korzystając z plaży tutaj lub na wyspie. Ale tego wieczora pływałam w rzeczce niedaleko wioski. Niestety, wszędzie tam kręcą się utopce pod wodzą tego okropnego Zefira. Co? Kim jest Zefir? Kiedyś był jednym z najsłynniejszych wyzimskich złodziei. Potrafił poruszać się szybko i cicho, jak wiatr. A jaki był z niego gładysz? Dobrze, Quinto. Kim jest teraz? Zgubiła go własna chciwość. Kiedy uciekał kanałami z workiem pełnym łupów, nie zdołał utrzymać się na powierzchni i utonął. Teraz jest topielcem, ale stare przyzwyczajenia pozostały. Nadal kradnie. Owszem, kleptoman. Jestem pewna, że ma mój naszyjnik. Zawsze jednak chronią go inne utopce. Poszukam twojego naszyjnika. Och, dziękuję, jesteś wspaniały. Nie mam złota, żeby ci zapłacić, ale posiadam kilka przydatnych drobiazgów. Na pewno któryś ci się przyda. Zatem umowa stoi. Ciekawe. Poczekam na ciebie na drugim końcu plaży. Jest tam urokliwa zatoczka. W wodzie odbijają się srebrzyste promienie księżyca. Jak znajdę Zefira? Jak zabijesz wystarczająco wiele utopców, ten parszywiec sam się Neta zjawi, żeby sprawdzić, co się dzieje. Pamiętaj, Zneta. Oni wychodzą tylko nocą. Czyli po prostu mam zabijać. Gdzie znajdę utopce? Szukaj ich nocą. Najwięcej kręci się tu. Dograne dialogi w nocy kruka. Jeśli pożyczysz od rybaka łódkę, będziesz mógł przedostać się na wyspę Rybitw. Tam zawsze można kilka znaleźć. Poszukałabym też nad rzeką w pobliżu wioski. Bywaj. No dobra. Czyli wszędzie trzeba zabić. Aha. A nie po prostu zabijać.
Chciała mnie oszukać. Dobra, idę najpierw tu. Co to jest? Czekajcie, bo... A tędy się do krypty idzie, do wieśmaka. Do zobaczenia. Dobra, no to do chaty pójdziemy, nie? Na razie. Utka jest. O, beczka. Trzeba ukraść. O, wywerny tu są. One mnie denerwują. Ty, no te wiwerny to są irytujące, bo na silne ciosy. O, dostało. No i po problemy. Dobra, na razie do tej chaty ja bym wlazł, jeżeli się da. Ale drzwi. O, są drzwi. To się wpieprzamy. Dawaj. Witaj. Przypuszczam, że jesteś rybakiem. Nie mylę się? Tak. Cóż, interesuję się okolicą zawodowo. Jestem wiedźminem. Czy w jeziorze są jakieś potwory? Amfizbeny, żagnice, żyrytwy? Nie? Może jakiś smokożółw? Rozumiem. Jezioro jest bezpieczne. Skoro już rozmawiamy... Mogę użyć twojej łódki? Bywaj. To niezły król. Pogadaliśmy i można wypieprzać. Egit. Czekajcie, poszedłbym tutaj sobie. Trzeba i tak mapę odkryć, żeby połazić. Trzy. O, i git. Ale pety. Chyba w ogóle level mamy do dodania. Właśnie, eliksir do zrobienia nowy. Zobaczę, co było w wytrzymałości. To. Daje możliwość spożywania niektórych składników zamiast ważenia z nich eliksirów. Dobra, zaraz się zrobi.
Ciało! I przejście do wioski, i krypta, i my. Nie wiem, czy te ryby potrzebne. Wezmę, bo i tak mam sporo miejsca. Do krypty idziemy? Ja bym pozwiedzał i poodkrywał mapę na razie. Tu jest dużo do odkrycia. Pójdźmy tu. Jeżeli w ogóle się da tam pójść. Nie wiem, ile dałem godzin. Jaskinia elfów. O, utopce, utopce, utopce. Zapraszam wszystkie. Lurujemy, met in gameplay. I lecimy. XD. Chyba przelewelowana postać. Dwudziesty szósty level, to jest wysoki? Szczerze. Lewy jak atakujesz, trzymaj. Nie. Walczą! Okej. Kiedy to się skończy? Kiedy wreszcie będziemy mogli porządnie zjeść? Kiedy w... Ale co ty chcesz zjeść? Mam jedzenie, nie chcesz? Lurujemy! Teraz! Nie, grupowy to jednak OP. Bez grupowego tak klikać na każdym. O, szalałbym. Czemu małpy nie można zabić? Kiedy kości? No nie ma. Przejście na pola, przejście do wioski. To jest dziwne. Czekajcie, to jest przejście do, rozumiem, innej lokacji, nie? Bo nie widzę, żeby dało się kliknąć. Ale chyba tak, tu będzie do kliknięcia pewnie, to później tu przyjdziemy. Ta droga na pola. Dobra, to idźmy na razie do tej krypty, nie wiem, do wioski. Nie ma co tu chyba biegać, bo mogą tu i tak być questy do wzięcia. Więc będę potem tu wracał. Chyba, że do łódki. A nie, no. Może krypta, łódka, wioska, nie wiem. Bo łódką jak popłyniemy, to i tak mamy questa do zrobienia. Patrzę na ciebie i zastanawiam się. W
Luj to do łódki najpierw. Zaznaczę sobie tego questa. Samo nam zaznacza łódkę. Do jaskini czy wlazłem? A no nie wlazłem, masz rację. Ale wejdziemy, jak będziemy szli na te pola. Do łódki teraz. Patrz jak płynie. Trzeba raz obejrzeć cutscenkę. Zobacz, jak wieśmak wiosłuje. Ładnie, widzu. Spędziłbyś tu 3 dni na bezludnej wyspie? Za darmo. Ty tam utopca. Muszę was zabić. A, to już. Każą nam do łódki iść. No ale luj, jak przyszliśmy, to zobaczmy, co tu mają jeszcze. Tu coś może być? Co to? Pani jeziora? O. Sieć se. No i git. Zapiszmy. Witaj, Geralt. Wybacz, pani. O, jest. Ale nie przypominam sobie twojego imienia. Bo go nie znasz, ale ja znam ciebie. Z opowiadań. Uprzedzam, że ballady Jaskra są wolną interpretacją wydarzeń. To znaczy stekiem bzdur. Wiem o tym. Jednak moje źródło informacji jest pewne. Znam cię z opowiadań przyjaciółki z dalekich stron. Syrenki Shinaz. O! Syrenki? Tak, syrenki. Co cię tak dziwi? Pamiętam ją. Myślisz, że syrenki nie mogą podróżować, czy że nie mają przyjaciół? Co ci opowiadała Shinaz? Jak ustrzegłeś księcia Aglovala przed konfliktem z ludem zamieszkującym zatopione Ys. Dzięki tobie ludzie i Wodianois Ys tolerują się wzajemnie. To świetnie. Mam nadzieję, że tu też wszystko w porządku. Shinaz mówiła, że jesteś bystry. Zorientujesz się sam. Porozmawiaj z kapłanem Wodianoi i człowiekiem o imieniu Julian. Kim jesteś? Panią jeziora. Czy ten rozgadany rybak jest twoim sługą? Sługa to złe określenie. Jestem kobietą, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Żeby zdobywał dla niej pożywienie i dbał o bezpieczeństwo, oczywiście. Rozumiem. Kiedyś mej czci i cnoty bronił zastępujących w lśniących zbrojach. Ale to dawne dzieje. Teraz mam tylko mojego biednego, chorego króla rybaka. Pani. Ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych, ale straciłem przy tym pamięć. Kartę, czy pani jeziora. Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzysz w przeznaczenie? Sam kształtuje swój los. Sam kształtuje swój los. Zdajesz sobie sprawę z wagi swoich słów? Tak. Odrzucając wpływ przeznaczenia, decydujesz, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie uczynki i wybory. Te dobre i te złe. Przyjmuję odpowiedzialność.
Masz silną osobowość. Wiem, że kiedyś odzyskasz swoją tożsamość. Skoro sam chcesz wykuwać swój los, nie będę ci udzielała żadnych rad. Aha. Wiedz jednak, że masz moje błogosławieństwo i moją przychylność. Dziękuję pani. Mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Pani, co się stało z tymi zastępami w lśniących zbrojach? Wszystko przez legendę o świętym Gralu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Grala. Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Znasz legendę o Graalu. Straciłem pamięć. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Nie omieszkam. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wiesz, nie potrafię być nieprzyjemna. Bywaj. Dobra, pani Jeziora, nie denerwuj mnie. To nie. Czekaj, gdzie jest ten quest, co teraz wzięliśmy? Które to? To nie. Nie, to jest dla tamtej. Ty, który to jest? Przecież wyskoczyło na dole. Bazyliszek! O ja, dobra, czekajcie, zanim się na niego rzucimy. Czy ja mam? Jest! Możemy go bić. Bez eliksirów. Co, dzielić? O ja pierdziele, ile ich? Jeden. Iś! No HP już nie ma. XD. Zapraszam. Pieprzamy się w trzy. Gigapety. No nic. Czekaj, co to? Ty, mamy trzy różne runy. Trzeba iść do kowala i ulepszyć srebrny miecz. Uwaga. Tysiąc pięćset expa za bazyliszkę jest? One się tu respią jakoś? Nie wiem, widzowie, gdzie jest ten quest, co ona mi dała. Czy jestem ślepy? Nie, to jest krypta. To dentysta, Berengar.
Aha, to był update quest, okej. To jeszcze pójdźmy tutaj, na koniec wyspy. Zobaczmy, co tam jest. Wrócimy. Jadno królewska. No i to mi się podoba. Chodź, szmato. Masz. Ale się tanki zrobiła ta wiwerna. Takie zabijaliśmy? Aha, ja nie mam update'u na broń. Bo mnie spamisz igni? No to znak. Ale nie da się spamić, da się dwa razy użyć. O, nice. Jak wejdą silne, to zwykła to jest petek. Ty, ale wcześniej mieliśmy problem ze zwykłą, a z królewską nie, a teraz na odwrót. Pieprzamy się w cztery bez jaskółki. Jazda. Siema. Już jedna dead? A, tamta też nie żyje. Ale gównem są te moby, ty. Ja pierdziele, ty, są ludzie, co mają problem z trudnością Wiedźmina 1? Czy te poziom trudności w tej grze to jest jakaś iluzja? To jest taki scam, ten wybór poziomu trudności. Dobra. Czym się różni niższy poziom trudności, szczerze? Czy moby są jakieś łatwiejsze, czy to nie zmienia na moby, nie ma wpływu? Bo nie wiem, no nic mi nie zadają. Czemu ja tyle biję, kurwa? Co jest? Trzeba grać z zamkniętymi oczami. To może być więcej wart. Ciekawe, czy inne części będą trudniejsze niż ta. Ale jak są zręcznościowe, to powinny być. Mówię, żebym robił RL1, no ta. Skoczysz tu? Skrzynia! Co ty bagietys opowiadasz? Jakieś mity. Nie ma bata, że coś takiego było. Dobra, tu pewnie będzie jakiś quest. Ty, ale co to zrobi? Tu się idzie, nie? Tylko pewnie później. No dobra, to olewamy to. Do łódki. Dokończmy questa. I do wioski się pójdzie. Okej, okay, bagiet jest okej. Okay. Niech będzie. Jeszcze do ogniska.
Który my mamy level? 2-2. Działa tylko wtedy, gdy Geralt jest zatruty. Aha, to jest to główno, co nie chciałem. Te znaki chyba jako jedyne jeszcze. A nie, ja Igni nic nie ulepszam. Może dwa razy Igni i Luj? Kąt 315 stopni, prawie dookoła siebie na pierwsza Igni. To fajne się wydaje. Czy nie? O kurde. Koszt rzucania znaków minus 20%. Ja pierdziele. Ja pierdziele. A, to tylko w stylu grupowym. Podpalenie. Dobra, idziemy po to. I co jeszcze? Tupę nie wiem. Nic. Nie mam co ulepszać. Muszę niestety ulepszać te. Ja to ulepszyłem? Kiedy w dupę? Wezmę to, chociaż wątpię. A, to było ciekawe. Aloj, weź to. Jeszcze eliksir. Co jest? Czego nie mamy? Tego? Ja. Ja już wszystko co się dało lepszyłem brązem poza znakami. Tymi co nie używam w sensie. Dobra, wypijmy tego pota. To jest chyba... Nie, to nie jest. To jest to. Ty, respiła się ta. I zobaczmy. Możemy jeść krzaki. Wejście jest za paywallem. O kurde. No to luj. Masz! A nie, my mamy coś. Witam cię, Android. Zerknę, czy rzeczywiście bazyliszki są jeszcze, to bym je zabił znowu. I idziemy do łódki. Nie wykrywam ich, więc chyba ich nie ma. Może się wolniej respią, nie wiem. Trzeba czekać na event Resp X2 albo kupić tego karnet bojowy. Wtedy da radę. Relini. Pieprzamy się do łodzi. Z grabarzem trzeba pogadać, nie wiem. Nie widziałem grabarza, ale jak go spotkam, będę pamiętał. Chyba, że grabarz będzie w krypcie. Aha, w wiosce jest dalej quest. To do krypty i jaskini. Ty, król wyszedł i co łowi? Mhm. Bywa. Chyba do jaskini elfów najpierw pójdź. Thank you.
Gdzieś tutaj to powinno być. Tak? Nowe newsy o czym? Nie wiem, co to jest. Odejdź, Duan. Nie. Nie mam już siły. Odejdź, Duan. A co wy w dupę? Toruwiel, o kurde. Ciekawe, będzie nas pamiętać? Witaj, Geralt. Witaj, elfko. Nie pamiętasz mnie? Wiele czasu upłynęło od naszego spotkania na krańcu świata. Straciłem pamięć. Nieważne. Mam na imię Toruwiel. Cieszę się z tego spotkania. Ja też. W jakim celu przybyłeś? Przespać się. Wspomniałaś, że się spotkaliśmy. W Dol Blatana, Dolinie Kwiatów. To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Podarowałam Jaskrowi lutnię. Używa jej do tej pory. Spotkanie z tobą zmieniło mnie. Kiedyś nienawidziłam ludzi. Wszystkich bez wyjątku. Twoje słowa zasiały ziarno niepewności. Później, na wojnie, cała ta nienawiść, zabijanie. Zrozumiałam, że nie tędy droga. Cieszę się. Ja też, Wiedźminie. Ja też. Okej. Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś. Jak widzisz, jesteśmy ranni i głodujemy. Rozmowy z wieśniakami nie poszły najlepiej. Ale zrozum, godność to wszystko, co nam zostało. Nie pomogę ci. Nie no, pomóżmy. W porządku. Powiedz, co mam zrobić. Może mógłbyś kupić nam trochę świeżego chleba? Dam ci oczywiście pieniądze. To 20 orenów. Powinno wystarczyć na 5 bochenków. Wrócę niebawem. Co w dupę? Chleby mam nosić? To jest czwarty akt. Co ja jestem? Uber Eats? Zaraz ci zapiję przegonga. Geralt? Nawet się nie zdziwiłem na twój widok. To ja, Heredan. Nie poznajesz? I tam, witam. No tak, w sumie nie musisz pamiętać. Byłeś zajęty czymś innym. Dużo czasu minęło. Racja, Geralt. I widzisz, co mi z tego przyszło? Gówno, nie asymilacja. Starasz się, płacisz podatki, a potem jeden pogrom, drugi, palą ci karczmę i trzeba uciekać. Żyjemy w ciężkich czasach. Dobrze cię widzieć. Jaki ty masz łeb, jak ten bionikl, co mu się głowę otwierało i w środku był taki mały robak. Dosłownie on ma taki łeb. Mogę ci jakoś pomóc? Nie chcę jałmużny. Pojmuję. A może zagralibyśmy w kości? W sumie, czemu nie? Nie mam nic do stracenia. 110 na start, a tamta baba na chleb nie ma. Sigma. I dwójka, jak dwójka. No nie, nie. Z jedynek na trójki. 6, 5. Gdzie jest 4? Czy street na socjaliek, ale on będzie miał fulla, wiesz o tym, że on ma fulla, wiesz o tym. Jest, dobra.
Mam wrażenie, że dałeś mi wygrać. Nie chrzań, przestań jeść korzonki i zrób coś konstruktywnego. Może tak zrobię. Jeśli tylko nie wydarzy się jakieś nieszczęście. Nieszczęście to będzie, kiedy szmatę ogram do gołego. Gramy. No. Ograsz go i będzie musiał się wyżyć na rodzinie? No. No i git. Co w tym złego? Mamy gównianą parę. Luj. Same szóstki, nowa taktyka. Dwie pary chociaż. Oczywiście. Trójeczka. Największe gówno. Trójka to jest takie oszustwo w tych kościach. O, git. Już chciałem pięć monitor, że się kość nie turla. No. To co, rodzina czeka, żebyś się wyżył. W sensie. Mam niech szan. No. Trójka ma, to już jest dead, nie? Dead już jest. No, dead niestety. Pieprzone w dupę gówno. Jeszcze piątkę wyrzuć. Na wszelki. No tylko pierwszą wysoką, znaczy powiedzmy wysoką na stół. Co to jest? Trójeczka, ja pierdolę. Full. Była szóstka i nagle na piątkę wpadło. Widziałeś to? Czy ty to pyta... Dobra, nie ma co, jakbyśmy przegrali. Niech... Full. Musi być full. Trójka. Ja nienawidzę trójek. Jak ja nienawidzę trójek. Przecież to jest takie oszustwo. Pięć, cztery, trzy. Próbujemy fulika. Znaczy się streeta. Street, oszustwo. Trójka, oszustwo. Wszystko oszustwo. No i luj. Pieprzony w dupę oszust. Mam w... Niech... Mo... Nie da się. Nie da się. Nie ma sensu, tu nie będzie. On nawet jak wypadnie street, to on będzie miał full i dead. To już jest przegrane, no aleluj. Granie pod streeta to wypięcie dupy i czekanie aż chłop wejdzie, szczerze. To nie jest opinia, to jest fakt. Granie pod streeta to największe gówno jakie istnieje. No nie mogę, no. Najlepszy jest albo full, albo trójka. No, jest full.
Nie, właśnie pod fulla, nie, full to jest najlepszy. Co to jest? No i git. To co? Przegramy streetem? Nie, poddał się, ale śmieć. Mam niechsza. Trzy, trzy. Była trójka i spadło na czwórkę. Śmieciu pieprzony, no. Przegrane to już jest. Ja pierdolę, stupa, to jest takie oszustwo. Nie, mam dość tych kości. No mam dość tych pieprzonych kości. Nie. Będzie full? Nie. Teraz tak, mi z tego jedynka, ja mu szóstka wygrał. Nie, jedynka, nie, dwójka w dupę. On nic nie zrobi i wygrał. Nie. No ja pierdzielę, czemu? Mam dość. Widzowie, czemu hazard to oszustwo? Wejdzie, nie wejdzie? To znaczy bite kości. Jaki skam prawie był, widzieliście? Widzieliście ten skam? Sześć. Uuu, tu już trójeczka jest. Co, będzie ją fulla? A my nic. Ja pierdzielę. Nice. No dobra kolego, no jesteś śmieciem, nic nie macie, nie macie chleba, pieniędzy, wody, umrzecie niedługo. No i prawidłowo. Blank Beats Production. Husa!